Umowa z wykonawcą podpisana. W północnej części gmin Masłów rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat. Ludzie mają szamba, które są nieszczelne, zanieczyszczają środowisko. No, część, powiedzmy, ludzi też nie wiadomo, gdzie te ścieki daje. A wreszcie chcemy żyć w miejscowości, gminie, gdzie będzie wszystko skanalizowane. Podpisany w czwartek kontrakt obejmuje budowę pierwszego, niemal 1,5-kilometrowego odcinka sieci wzdłuż drogi powiatowej i rzeki Lubrzanki w Mąchocicach Kapitulnych. Wykonawca na realizację prac ma czas do końca tego roku. Będzie również zlokalizowana w tym rejonie przepompownia duża, która będzie zbierać z całej tej części północnej Masłowa, czyli spoza pasma masłowskiego i poprzez system odpowiedni przerzucać to do Kielc, a w ostateczności na oczyszczalnię ścieków w Sitkówce. To jedna z największych inwestycji w gminie Masłów w ostatnich latach i kolejny etap unijnego projektu realizowanego przez Wodociągi Kieleckie. Przewiduje on powstanie 35 km sieci kanalizacyjnej, kanałów sanitarnych wzdłuż głównych dróg czy przepompowni. Koszt inwestycji to 43 miliony złotych. Po zakończeniu wszystkich prac dostęp do kanalizacji uzyska 92% gospodarstw domowych w gminie. Ta inwestycja jest oczekiwana przez mieszkańców, ma olbrzymi wpływ na ochronę środowiska, ale jednocześnie jest również oczekiwana przez przedsiębiorców, gospodarstwa agroturystyczne, wszystkich tych, którzy z tego terenu korzystają jako goście. W ramach unijnego projektu Wodociągi Kieleckie rozpoczęły też realizację budowy kanalizacji w gminie Sitkówka Nowiny. Wkrótce podpisane zostaną kolejne umowy, między innymi z wykonawcami sieci kanalizacyjnej w Kowali. Oprócz tego to już sporo rzeczy wykonaliśmy w Kielcach, głównie tu mam na myśli uszczelnianie kanalizacji tej starej, która wymagała renowacji i naprawy, ale będą też pojedyncze też odcinki kanalizacji i wodociągów. Te resztówki, które w Kielcach pozostawały, również będą robione. Nowe inwestycje zaplanowano również w oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Zmodernizowane zostaną 3 piaskowniki. Wymieniony zostanie generator prądu, który wytwarza zieloną energię z biogazu powstającego podczas fermentacji osadów ściekowych. Projekt ma się zakończyć do 2020 roku i wart jest 87 milionów złotych.